Zapraszam na kolejne spotkanie z listami świętego Pawła po liście do Koryntian, Rzymian, Efezjan, po liście do Galatów, list do Tesaloniczan. Tym razem proponuję lekturę listu do Filipian. Zapraszam do tego spotkania, warto znaleźć trochę czasu, otworzyć tekst listu świętego Pawła do Filipian, no i w tych spotkaniach taki jest sens. To znaczy, najpierw trochę wprowadzam, opowiadam trochę o mieście, o ludziach, o, o, o liście, samej strukturze listu, a później zachęcam, by ten list już samemu czytać. Dobrze, że się składa, że ten list czytamy na koniec Wielkiego Postu, bo on bardzo może nas poprowadzić we właściwą drogę medy medytacji tego, co wydarzyło się w Wielki Piątek. W centrum tego listu jest opowieść o, o krzyżu i o uniżeniu Jezusa Chrystusa. Zresztą fragment tego hymnu o Kenozie czytaliśmy w Niedzielę Palmową w drugim czytaniu. Zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Jak pewnie zauważyliście, przekroczyliśmy liczbę 5000 subskrypcji, za co wszystkim naprawdę z serca dziękuję. To dla mnie duże zobowiązanie, by coraz więcej tych nagrań nagrywać, przygotowywać, żeby one powstawały, ale także to słowo wdzięczności za to, że, że słuchacie, że komentujecie, że udostępniacie innym. Cieszę się z tego, bo w ten sposób razem sięgamy po Słowo Boże. Przypominam, że ten cykl o Świętym Pawle to nie tylko wykłady o listach, ale także trochę o, o życiu Świętego Pawła i też nowe nagrania już niebawem się z tej serii pojawią. List do Filipian to jeden z czterech listów, które powszechnie nazywa się listami więziennymi. To list do Efezjan, do Filipian właśnie, do Kolosan i do Filemona. Te listy, jak czytamy w środku listu, powstały w więzieniu, powstały gdy Paweł był w miejscu odosobnienia. Jest jeszcze taki piąty list, więzienny list, drugi list do Tymoteusza, tam też Paweł przedstawia siebie jako więźnia, ale razem z pierwszym listem do Tymoteusza i z listem do Tytusa, ten list nazywa się, w grupie znajduje się listów pasterskich, adresowanych do konkretnych pasterzy, do Tymoteusza, do... Tytusa, więc no, nie zaliczamy do, do listów więziennych. Te cztery: Efezjan, Filipian, Kolosan i Filemona warto pamiętać, że są listami więziennymi. O tym, jak Paweł był więziony i czemu był więziony, ja troszkę więcej powiem w osobnym nadraniu, które przygotowuję teraz. Natomiast musimy wiedzieć, że to nie zawsze było takie więzienie, jak sobie dzisiaj wyobrażamy, że zakuty w kajdany, w, w jakichś tam lochach siedzi w celi. No to często było, no, dlatego powiedziałem, miejsce odosobnienia, bo no, to trochę to trzeba porównać z aresztem domowym albo z taką opaską elektroniczną, którą dzisiaj się niektórym więźniom zakłada i, 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 i puszcza ich się wolno. Więc stały nadzór to, to, to z pewnością. Paweł był więziony w czterech miejscach. W Filippi, właśnie, o którym dzisiaj będę mówił, o tym mieście, ale tam króciutko. Zdaje się, jedną noc po tym, jak został oskarżony i bezprawnie pobity, był w więzieniu. W Jerozolimie, na terenie świątyni. Tam był więziony, jak Żydzi. Zaczęli mu zadrażać. To Rzymianie go tam uwięzili w sumie dla bezpieczeństwa Pawła. Był przez dwa lata więziony w Cezarei Nadmorskiej y, przez Felicza, a później przez Festusa, więc ponad dwa lata tam spędził. I potem w Rzymie też dwa lata w takim areszcie domowym, by czekać na proces przed cesarzem więc te cztery miejsca są miejscami uwięzienia dlaczego więziony i co robił i jaka była jego wina to jak już mówiłem w kolejnym nagraniu zupełnie osobnym natomiast możemy wiedzieć że Paweł podczas pobytu w więzieniu no, pisze listy, może się spotykać, jak czytamy w dziejach apostolskich, z ludźmi, odwiedzają go dość tak, w takiej wolności, więc to nie jest tak, że to jest zupełnie takie więzienie, jak to dzisiaj sobie możemy wyobrażać. Więc gdzie powstał list do Filipian? No, czasem pokazuje się Efes, bo to jest blisko, ale raczej bardziej Cezarea czy, czy Rzym. No, nie wiemy. W żadnym miejscu listu Paweł nie wyjaśnia, gdzie był więziony. Natomiast ważne jest, dla kogo ten list pisze i, i dlaczego. Otóż adresatami listu są mieszkańcy, są chrześcijanie, mieszkający w Filipi. Filipi to jest około 130 km od Tesalonik. To jest dzisiaj terytorium Grecji. Ci, którzy ze mną będą pielgrzymowali za kilka tygodni do Grecji, to odwiedzimy to miasto. Filipi to też ciekawe miasto, bo to jest pierwsze miasto na kontynencie europejskim, do którego dotarł święty Paweł i gdzie założył wspólnotę. Więc odwiedzimy, czy będąc tam w Filipi, zobaczymy. Pozostałości najstarszej wspólnoty europejskiej, wspólnoty chrześcijan, powstałej właśnie przy udziale, przy pracy misyjnej świętego Pawła. To miasto jest na, ciekawym, na ciekawej trasie, trasie, która prowadzi z Istambułu do Morza Adriatyckiego, a później przez morze do, do Rzymu. To nazywa się Via Ignacja, na, na Na trasie tej drogi Znajduje się miasto Filipi. Miasto, które nazwę bierze od Filipa Macedońskiego, czyli od ojca Aleksandra Wielkiego, który mniej więcej w 360 roku ten ojciec założył te, to miasto, dlatego że niedaleko były kopalnie złota w górach Rajon. I tam to miasto mogło się bogacić. Tam mieszkali ci, którzy pracowali w tych, w tych kopalniach złota. Natomiast cesarz Oktawian August uczynił z miasta Filipi taką kolonię dla weteranów, dla dawnych żołnierzy. Legionów rzymskich i dla tych, którzy byli jakoś związani z cesarzem, mocno tacy nacjonaliści związani z, z dworem rzymskim, ale byli już na emeryturze, gdzieś tam z różnych powodów się wyłączyli, więc rzymscy weterani mieszkają w. Filipi. Więc to też jest ważne tło i, i warto o tym pamiętać. To znaczy, że w Filipi przebywają ci, którzy są szczerze oddani cesarzowi, czczą cesarza jako Boga, uznają go za swojego króla, mimo że jesteśmy daleko od Rzymu, jesteśmy w mieście czysto greckim, w którym jednak było bardzo dużo rzymskich obywateli. Co więcej, nie było tam Żydów za bardzo, dlatego że trudno znaleźć jakąś synagogę w starożytną. W wykopaliskach Filipi, więc są tam y, około 15 tysięcy ludzi, żyje w czasach świętego Pawła w Filipii. Głównie są to Rzymianie, są też trochę y, no, Grecy, z pochodzenia i z kultury, y, z sercem zupełnie Grecy. I dużo jest tam tych weteranów, y, czyli ludzi, którzy mają trochę pieniędzy y, y, i Ciekawe badania tutaj znalazłem na temat struktury społecznej. Około 3% populacji miasta to byli ci z najzamożniejsi, elita cesarstwa, elita starożytnego Rzymu. Około 20% to byli rzymscy rolnicy, czyli też ludzie, którzy. Mieli trochę pieniędzy, którzy uprawiali ziemię położoną wokół miasta, ale też Rzymianie, czyli też poganie i też wpatrzeni mocno w cesarza. Dalej, prawie 40% to są ci wszyscy piekarze, sklepikarze, różni. No, usługi, powiedzmy, wykonujące różne usługi. Jedna trzecia z nich, to, z nich to byli rzymscy obywatele, dwie trzecie to byli Grecy. Prawie 30% społeczeństwa to byli ludzie ubodzy, czyli ludzie, którzy albo utrzymują się z żebrania, czyli z tego, co dadzą im inni, albo z jakichś takich drobnych. Pracy, jakiegoś małego handlu, ale żyjący też tak zupełnie w ubóstwie, czasem poniżej jakiegoś minimum społecznego. I prawie 20% społeczeństwa to są niewolnicy. Niewolnicy, którzy są przypisani do domów swoich panów, którzy należą do tego całego otoczenia, nazywanego po łacinie, familia, tego rzymskiego, bogatego człowieka. Więc ta grupa niewolników, ona należy do tej rzymskiej elity. No więc jak kogoś stać na, na niewolnika, to ma. I, i rzeczywiście dużo jest tych, tych niewolników. Więc większość to Grecy, rzymscy obywatele, mają bogactwo, mają wpływy. I raczej, tak jak mówiłem, nie ma tam Żydów, czy może jest ich rzeczywiście bardzo niewiele, ponieważ archeologia nie odkryła żadnej synagogi czy żadnych wielkich wykopalisk symboli żydowskich. Wiemy, że Paweł i Sylas, a także Tymoteusz czy Łukasz są w wyprawie i o tym czytamy w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale, kiedy oni przybywają do, do Filipi. Natomiast tam długo być nie mogli, bo właśnie Paweł wszedł w taki dość duży konflikt. To znaczy, mieszkańcy Filipi oskarżyli go, oni też tak patrzeni w cesarza, oskarżyli go, że, no, że on przychodzi i głosi, że królem jest nie cesarz, tylko Jezus. Dlatego Paweł długo nie mógł być w Filipi, bo rozumie, że, że tam nie jest jedno miejsce, nie chcą go łatwo wsłuchać. Natomiast rodzi się grupa dość szybko ludzi, którzy uwierzyli Pawłowi, którzy poszli za Ewangelią i przyjęli chrzest. Natomiast oni są w ogromnej mniejszości, dlatego że naokoło nich są tylko poganie. Nie ma Żydów, więc nie ma no, trochę podobnych, jednak wierzących w jednego Boga, więc są tylko poganie. Najwięcej tych chrześcijan, Którzy byli w Filipi, to tak, około 1% tych chrześcijan to jest ta rzymska elita, około 20% to są ci rolnicy Rzymianie, prawie 50% to te usługi, powiedzmy, i 20% to ludzie ubodzy. Czyli głównie ci mniej zamożni tworzą wspólnotę chrześcijan. Ludzie. Ubodzy, a nawet kilkanaście procent to właśnie niewolnicy. Więc to była niewielka grupa ludzi byli w, nie wszyscy, a większość raczej w niepewnej sytuacji finansowej ludzie skromni, ale też bardzo odważni, bo wyznający swoją wiarę pośród bardzo konkretnych prześladowań. Jak była liczna ta wspólnota? No, jeśli wszystkich było 15 tysięcy, wszystkich mieszkańców, być może to było może 150, może 300 osób. No, to była widoczna mniejszość tych no, chrześcijan, tych, którzy poszli. Za Jezusem. Tak wygląda ta struktura. Wiemy już też, dlaczego, do kogo pisze ten Paweł list, do jakiej wspólnoty, skąd pisze ten list, a teraz dlaczego. Otóż tu znowu potrzeba trochę wrócić do tego, co powiedziałem. Więzienie, czyli ten areszt domowy, gdzie Paweł może przyjmować gości, ma jakieś swoje mieszkanie i tak dalej. Więc Filip, mieszkańcy Filipi dowiedzieli się o tym, że Paweł jest więziony, i przysyłają do Pawła Epafrodyta, chrześcijanina właśnie z, z Filipi. Epafrodyt przybywa do Pawła, prawdopodobnie no do Rzymu, czy to tam, gdzie Paweł był więziony, może do Cezarei, nie wiemy, i przysyła Pawłowi nie tylko słowa wsparcia, zapewnienie o modlitwie, ale także finansowe wsparcie jakieś tam gospodarcze, może żywieniowe wsparcie, które wspólnota, ta bardzo uboga wspólnota, przekazuje Pawłowi. I Epafrodyt zostaje przy Pawle, żeby mu służyć, żeby mu towarzyszyć, żeby też go trochę pocieszyć. I Paweł czuje się w obowiązku, by podziękować wspólnocie w Filipii, więc pisze list, aby podziękować. Pisze list, ponieważ wie, że tamci chrześcijanie w Filipi dalej są prześladowani i, i mają swoje doświadczenia, mają swoje upokorzenia, że przeżywają swoją wiarę w ogromnej mniejszości. ich wiara ich zwyczaje, odbiegają od tych pogańskich, więc na pewno jest im trudno i Paweł chce ich wesprzeć. I jeszcze trzecia sprawa otóż Epafrodet zachorował bardzo mocno zachorował. o tym też jest w liście co przeczytamy i no, na tyle prawie umarł ale, ale na tyle wyzdrowiał, że jest w stanie podróżować i Paweł go odsyła z powrotem do Filipi, żeby tam wydobrzał, żeby tam doszedł do siebie i wyjaśnia w liście, że no, tego Apafrodyta wysyła wcześniej że to nie jest tak, że yy, Epafrody zrobił coś złego, albo że zawiódł zaufanie Pawła nie, wszystko jest w porządku, ale Paweł nie może więcej korzystać z jego pomocy, z jego posługi, bo Epafrodyt musi wyzdrowieć, musi się brać za siebie. I z taką troską, z życzliwością przekazuje przez Epafrodyta ten list do Filipian, do mieszkańców Filipii. Jeśli chodzi o tekst, to trudno się ten list czyta, dlatego że on nie ma takiej jasnej struktury wstępu, rozwinięcia, zakończenia. Trudno jest wyłapać jakąś taką ciągłość w tym liście, ale jest to możliwe i spróbuję to Wam przedstawić. List ten nazwałbym takim listem do przyjaciół, listem dojrzałego Pawła, listem bardzo serdecznym, ciepłym, który no, może być też dla nas dzisiaj taką wskazówką, jeśli chodzi o katechezę, jeśli chodzi o Głoszenie Chrystusa, ale też takie nasze rozumienie tego, co się wydarzyło w, w krzyżu Chrystusa. Dlatego, że takim centralnym, wydaje się najważniejszym punktem listu jest rozdział drugi, wersety od 6 do 12, czyli hymn o kenozie, czyli słowa o uniżeniu Chrystusa. To jest to, co jest takim sercem listu, takim centrum, wokół którego wszystkie inne pozostałe, myślę, że tak siedem części można tutaj wyodrębnić, siedem bardzo konkretnych opowieści. One wszystkie jakoś nawiązują, czy e, używają tych słów użytych w, w całym tym centralnym, środkowym wersecie, właśnie w tekście o kenozie, o uniżeniu którym to zajmę się może na koniec tego nagrania. Natomiast tak pokrótce o tych częściach chciałbym opowiedzieć, patrząc na moją strukturę, która jest dość taka luźna, ale jednak przemyślana. Na początek listu Paweł e, dziękuję. Po prostu słowo wdzięczności wobec mieszkańców e, Filipi. Nie tylko za pomoc, jaką uzyskał przez pośrednictwo Epafrodyta, ale po prostu za, za to, co się wydarzyło, gdy on tam był w tym mieście, za ich świadectwo, za ich gorliwość, za ich trwanie przy wierze. Bogu dziękuję, ilekroć Was wspominam zawsze w mojej modlitwie, za Wasz udział w szerzeniu Ewangelii. Od początku aż do chwili obecnej. Ten udział w szerzeniu Ewangelii jest także przez cierpienie, przez doświadczenie krzyża, przez doświadczenie prześladowań, kiedy ich życie staje się świadectwem dawanym Chrystusowi. Dalej Paweł wyjaśnia coś ważnego o tym swoim położeniu, o swoim byciu w więzieniu. Więcej braci ośmielonych w Panu, moimi kajdanami, bardziej się odważa głosić bez lęku słowo Boże. Zobaczcie, to, że on jest w więzieniu, sprawia, że inni mają odwagę głosić Chrystusa. Co więcej, chociaż on jest w więzieniu, to nawet wtedy głosi Ewangelię, bo ta jego postawa w więzieniu powoduje, że żołnierze mówią sobie, no, on jest winien tego, że jest jego winą. Czemu jest w więzieniu? Bo głosi królestwo Chrystusa, ale rzeczywiście starą gorliwością to głosi, że być może coś w tym jest. Dalej Paweł mówi mieszkańcom Filipi, że no, jest w więzieniu, jest w tym trudnym położeniu, ale to nie jest tragedia. Czekają go tak naprawdę dwie rzeczy: albo go zabiją, albo go uwolnią. I Paweł mówi tak: Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Chrystus będzie zawsze uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Dlatego, że jeśli umrę, to będę z Jezusem. I to jest dla mnie najpiękniejsze. Po to żyję. To jest moje powołanie, bym się zjednoczył z Chrystusem. A jeśli będę uwolniony i będę żył, to też będzie pięknie, bo będę mógł dalej głosić, będę mógł dalej podróżować, yy, kolejne wspólnoty umacniać, głosić Chrystusa dalej. I o ile umrzeć jest dla mnie yy, wyjątkowe i, i dobre, to dobrze byłoby, żebym został dla Was. Więc tak naprawdę dwie drogi są otwarte i, i dwie drogi są piękne. Co by się nie wydarzyło, to jestem w pokoju w sercu, mam pokój w sercu. I dalej Paweł mówi: tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę Was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o Was, że trwacie mocno w jednym duchu. Trwajcie mocno w wierze. Nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, bo Chrystus prawdziwie jest Panem. Rzymianie mówią: to cesarz jest Panem, a wy głosicie: to Chrystus jest Panem, i miejcie odwagę to głosić. Także takie, taka prośba, zawierzenie, by naśladowali przykład Pawła, ale by byli wierni Chrystusowi, którego wierzą, którego powinni głosić. I właśnie w tym miejscu pojawia się hymn o uniżeniu. Hymn, który jest pełen już widać takiej dojrzałej myśli teologicznej, pełen nawiązań do starego testamentu. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. I tak dalej, i tak dalej, bardzo ważny tekst, rozdział drugi, wersety od 5 pi czy 6 do 11. Do Warto ten tekst dobrze Przeczytać, poznać, ale też myślę, że może nauczyć się na pamięć, bo to streszczenie całej, całej Ewangelii. Chrystus ogołocił samego siebie. Tutaj pojawia się to słowo greckie ekenozen, czyli od, od czasów ekenoo, to znaczy opróżnić, wylać, stać się pustym. Ogołocił samego siebie, zrezygnował, uniżył, e, opróżnił. Był na równi e, Bogu, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem. E, czyli dosłownie e, nie, nie myślał o tym, by być równym Bogu, chociaż to mu się należało. Mógłby, ale nie skorzystał z tego. On ma tą równość z Bogiem, ale nie traktuje tego jako jakiegoś bogactwa. Rezygnuje z tego. Rezygnuje z tego. Nie skorzystał ze sposobności, chociaż mógłby być na równi. To jest nawiązanie do tego, co było z Adamem i Ewą. Adam był na równi z Bogiem wtedy w raju, ale on to stracił, a Jezus z tego zrezygnował. Dalej, przyjął postać sługi. Dreckie dulos tutaj występuje: niewolnicza, stał się niewolnikiem, stał się tym najniższym, najmniejszym, ale także sługa w Piśmie Świętym, jak Abraham, jak Dawid, jak, jak Mojżesz: to ten, który jest całkowicie posłuszny Panu Bogu. Stawszy się podobnym do ludzi, tu jest znowu ciekawa taka drecka interpretacja. Otóż po drecku. En homoioma ti antropos genomenos. To znaczy, ta homojoma, to znaczy to po polsku podobnym do ludzi, ale tutaj trzeba powiedzieć, miał wspólny los. Czyli Chrystus dzieli z człowiekiem jego los. Stał się podobnym do ludzi. Nie tylko, że ma uszy, ma nos czy, czy głos, ale od samego początku. Cały los człowieka stał się udziałem Chrystusa. Narodził się jako człowiek, umiera jako człowiek, przeżywa ludzkie uczucia, smutek, radość, cierpienie, samotność, opuszczenie. Dzieli z człowiekiem los człowieka. I to sprawia, że Bóg wywyższył go nad wszystko. I tu jest nawet greckie słowo hyperhypso, czyli hyper Hiperwywyższenie, superwywyższenie, takie największe wywyższenie, takiego jakiego jeszcze nigdy nie było, bo samo hypso znaczy wywyższenie. Natomiast tu jest hiperhypso, takie wyjątkowe wywyższenie, które, które yy, najpierw jest uniżenie, ale dzięki temu uniżeniu, które jest wyrazem posłuszeństwa, staje się wywyższony, zostaje przez Boga wywyższony. Zmartwychwstanie i, i w niebo wstąpienie staje się takim kontrastem do tego uniżenia krzyża. I Bóg darował mu imię ponad wszelkie imię. To znaczy, ma szczególną godność, wyjątkowe panowanie, dlatego, że może odbierać cześć. Cześć, która będzie dla, od wszystkich będzie ją odbierał. Oto ta imię Jezusa zernie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Wszyscy uznają, że On jest królem, dzięki temu posłuszeństwu, dzięki temu uniżeniu. I będą mogli wszyscy, wszelki język, każdy język świata wyzna, że Jezus Chrystus jest, jest Panem. To jest to najważniejsze wyznanie tego całego hymnu: wyznanie, że Jezus jest Panem. Kyrios, to znaczy, to jest imię Boga, ale też w imię Władcy. On jest Bogiem, Ku chwale Boga Ojca. Czyli Chrystus, Chrystus Pan, nie zastępuje Boga Ojca. Nie współzawodniczy z Ojcem o, o cześć, o chwałę, o władzę. Nie. On ma być Panem ku chwale Boga Ojca. Jego panowanie od, jest chwałą oddawaną Bogu Ojcu. To znowu jest kontynuacja tej zależności miłości między Ojcem i Synem. Zobaczcie, potężny hymn bardzo wyjątkowy, Paweł pokazuje całą drogę Jezusa, który staje się człowiekiem, który jest prawdziwym człowiekiem, który ma niezwykłą godność, który zostaje wywyższony i którego my możemy naśladować. Dlatego już chwilę po tym tekście, w którym Paweł jakoś wyśpiewuje chwałę Chrystusa, Paweł przywołuje dwa przykłady. Pierwszy to przykład Tymoteusza, który, do Paweł posłał i który służy ludziom, całym sobą, swoją posługą, swoim słowem, swoją służbą i tak naśladuje Chrystusa, ale także ten przykład Epafrodyta, który przybywa do Rzymu, wiele ryzykuje, prawie umiera, taki bardzo jest chory, ale przybywa, by służyć, bo tak rozumie przykład Jezusa. Więc takie dwa konkrety: Epafrodyt i Tymoteusz, którzy uwierzyli Ewangelii, idą za Ewangelią, i całe swoje życie staje się ilustracją, przykładem, świadectwem tego, co oni rozumieją z Ewangelii. I po tych dwóch przykładach Paweł daje swój przykład. Bardzo ważny, trzeci rozdział, w zasadzie cały. Rozdział y, zaczyna się od wezwania do radości. Na koniec, bracia moi, radujcie się w Panu i kończy się słowami y, przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwała chwało moja, trwajcie mocno w Panu umiłowani. I Paweł mówi o sobie. Przedstawia się, y, że obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, hebrajczyk, y, faryzeusz, prześladowca kościoła, był bez zarzutu wobec tej sprawiedliwości legalnej, czyli w zachowywaniu wszystkich przepisów. Ta, mówi o swojej przeszłości. Mówi o przeszłości, ale którą uznaje za stratę. Wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Nie tylko wiedzę o Jezusie, ale. Doświadczył tego, czym jest serce Boga. Dlatego może mówić, że to wszystko uznaje za śmieci. No właśnie, śmieci. Ciekawe, tutaj często kaznodzieje różni tam to interpretują. Śmieci w starszych polskich tekstach jest słowo gnój. Natomiast greckie słowo skrybala, tutaj występujące, no to są po prostu ekstrementy, odchody, no odpadki jakieś kuchenny nawóz ale no wiecie o co chodzi tak bardzo bardzo przyziemnie Paweł tutaj zjechał i powiedział po prostu wszystko uznaje za mm, mm, aby tylko zyskać Chrystusa to wszystko co było to jest nic dla mnie najważniejsze jest by mieć Chrystusa Chcę żyć z Chrystusem yy, dlatego że yy, nie mając jakby mojej sprawiedliwości, którą sobie sam zaprogramowałem, pochodzącej z prawa, przez to, że będę przestrzegał prawa, mam tą Bożą sprawiedliwość, czyli wiarę w Jezusa, która mnie usprawiedliwia. Wiara w Chrystusa, czy, czy, czy wierność Chrystusowi, dzięki mojej wierności wobec Chrystusa, to jest moja sprawiedliwość. Jestem sprawiedliwy, bo. Mam Chrystusa, bo, bo biorę udział w tym, co daje mi Chrystus, w Jego cierpieniu, ale także poznaję moc Jego zmartwychwstania. Ale dalej Paweł zapewnia, to nie jest tak, że już to osiągnąłem, że już jestem mistrzem. Nie sądzę o sobie samym, że już to zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nadrodzie ku Chrystusowi, bardzo, bardzo, myślę, tak osobiście dla mnie ważne słowa. Nie patrzę na tym, co za mną, ale wytężam siły ku temu, co przede mną. I w każdym razie, dokąd doszliśmy w tą samą stronę, zgodnie postępujmy. Bądźcie moimi naśladowcami i wpatrujcie się w takich ludzi, którzy postępują tak jak ja. Bo wielu żyje tak, jakby nie było krzyża Chrystusowego. Ich bogiem brzuch, losem zagłada, a chwała w tym, czego powinni się wstydzić, bo oni mają bardzo przyziemne dążenia, a przecież nasza ojczyzna jest w niebie, i on nasze ciała przekształci na ciała chwalebne. Bo On może wszystko sobie podporządkować, więc nasza Ojczyzna jest w niebie, i stamtąd przyjdzie Zbawca, i nie musicie na ziemi teraz się tutaj mościć i urządzać, bo Wasza Ojczyzna jest w niebie, a Wy przez doświadczenia, które macie, mieszkańcy Filipi, no, bierzecie udział w szczególny sposób w tym, co jest życiem Chrystusa, bo bierzecie udział w Jego cierpieniu przez prześladowanie. Dalej Paweł mówi, o tym, by Bogu przedstawiać swoje potrzeby, a, a Bóg pokoju będzie zawsze z Wami. Radujcie się i jeszcze raz Wam powiem, radujcie się, bo Pan jest blisko. O nic się nie martwcie, o nic się nie troszczcie. Ale co by się nie działo, to w każdej sprawie przedstawiajcie Bogu Wasze prośby w modlitwie, ale także w dziękczynieniu. To znaczy już prosząc, dziękujcie. Miejcie poczucie, że naprawdę jesteście w jego rękach, i to może przynieść Waszym sercom pokój i prawdziwą, głęboką radość. Wszystko, co jest godne, co sprawiedliwe, bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. To Paweł, który dojrzały, Paweł, jest bardzo pokorny. Tak może powiedzieć tylko ktoś, kto naprawdę zna swoje miejsce i ma wszystko w głowie poukładane. To nie jest jakiś szaleniec, który założył sektę i teraz chce, żeby wszyscy szli za nim, ale on, który wszystko oddał Chrystusowi, całkowicie poświęcił się dla Chrystusa, on może z całą pokorą powiedzieć: Naśladujcie mnie, bo ja żyję Chrystusem, mam tyle świadomość. I proszę Was, próbcie to, to samo to jest właściwa droga. On staje się listem. Jego życie staje się listem pisanym dla wszystkich chrześcijan. I na koniec listu wraca do tego, do zaczął, czyli do słów wdzięczności. Rozradowałem się w Panu, że rozkwitło wasze staranie o mnie. Staraliście się, ale nie mówię z tego powodu, że mi źle. Bo ja mam takie, taki przepis na życie, że umiem cierpieć biedę, umiem obfitować. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości, doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To jest słowo, które powinniśmy sobie wyryć, mocno zapamiętać. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Przedstawia się jak, trochę, jak, jak, jak taki żołnierz. Do każdych warunków jestem zaprawiony. Zaprawiony w boju. Umiem cierpieć biedę, umiem obfitować. W każdym warunku. Wszystko, co mam wszystko mam, jestem w obfitości, jestem zaopatrzony, a dzięki Wam, dzięki posłudze Epafrodyta od Was zostałem jeszcze umocniony, za to Wam dziękuję i pozdrówcie wszystkich chrześcijan, których nazywa świętymi, pozdrówcie wszystkich chrześcijan, wszystkich świętych, a pozdrawiam Was nie tylko ja, ale też ci, którzy są ze mną, pozdrówcie po prostu się wszyscy razem i niech Pan będzie z Wami. Tak kończy się list, słowa Wsparcia. Zobaczcie, że w, tych, w tym liście do Filipian jest dużo takich tekstów, które same w sobie mogą służyć jako naprawdę taka porządna medytacja, rozważanie bardzo głębokie no, prawdy o, o krzyżu, o miłości Chrystusa, ale też o naszej tożsamości jako, jako chrześcijan, jako wspólnoty Kościoła. On nazywa chrześcijan świętymi, nazywa ich braćmi. Bo mówi o wspólnej wierze, o, o tejże więzi miłości, która tworzy taką relację rodzinną pomiędzy tymi, którzy tworzą komunię, wspólnotę. W komunie, czyli więź, która, która łączyć powinna wszystkich chrześcijan. I przypomina też Kościołowi, że jesteśmy, że naszą ojczyzną jest niebo, że będziemy mogli uczestniczyć w życiu zmartwychwstałego Chrystusa. Tak jak uczestniczymy w jego śmierci, przez doświadczenia, przez upokorzenia, czasem trudności czy cierpienie, chorobę, będziemy mogli uczestniczyć w jego życiu. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. W tym możemy Pawła naśladować. To bardzo głęboki list i proszę Was, zachęcam, zapraszam, by znaleźć trochę czasu, by ten list przeczytać. Króciutki list. Zaledwie kilka, cztery rozdziały, znajdźcie na to czas, ale też z ołówkiem w ręku i taką z wezwaniem do modlitwy. Jeśli jakieś słowo y, byłoby, y, no, jakoś otworzyło w Was jakąś przestrzeń do modlitwy, to zatrzymajcie się, skupcie na tym jednym może słowie, wersecie czy kilku wersetach i rozważajcie. A ci z Was, którzy jadą ze mną na pielgrzymkę do Grecji, szlakiem Świętego Pawła, no to ten list do Filipian powinni naprawdę porządnie. Przeczytać, bo będziemy w tej miejscowości, do której został napisany, już za kilka dni. Bardzo wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Życzę dobrego czasu, świąt paschalnych. Do usłyszenia w kolejnych spotkaniach. Jaskini Słowa. Szczęść Boże.